czekasz na tę chwilę. Hej, hej, hej! Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Szybkie Randki. Jak wszystkim wiadomo, każda para ma tylko minutę na zapoznanie się i odnalezienie swojej wymarzonej drugiej połowy. A więc zaczynamy i powodzenia! Jestem Natasza. A ja... Zenon? Nie. Zdzisław? Nie. Zestosowałem się. Adam. To widzę, że niewiele mi powiesz o sobie. Bo jesteś... Piękna? Nie. Jesteś... Pociągająca? Nie. Jesteś prostytutką? Wypraszam sobie. Ja jestem liczarką aut. Liczę, że się któryś zatrzyma. Siema, jestem Wacław. Dla znajomych Wacek. A ja jestem Natasza. Pupusu! No ale dla takich miłych klientów... Natasza. Wiesz co, gdybyś wiedziała, kim jestem, inaczej byś śpiewała ptaszyną. Tak? A czym się zajmujesz? Jestem ulicznym ornitologiem. Dokarmiasz gołębie? Nie. Obnoszę się ze swoim ptakiem. Z takim robaczkiem to co najwyżej na ryby można iść. Chyba na suma. O! W sumie to ja mam złoty medal. Siema stary, jaki masz buty, samochód, telefon, wszystko jakie masz, hej. Mogę ci pokazać coś innego. Stary, ty nawet nie masz jeansów. Nie szata zdobi człowieka, liczy się bogate wnętrze. Tu akurat się z tobą zgodzę, jak dla mnie najbogatszy ma Mercedes. Wiesz co, z takim podejściem chyba nie masz za dużo znajomych. Ty chyba nie widziałeś mojego profilu na naszej klasie, Twitterze i Facebooku. Bardzo dobrze. 100 pozowanych przed lustrem zdjęć głupiej nastolatki wcale mnie nie podnieca. Psy! A ty swoją jedną mógłbyś podniecić co najwyżej atmosferę. Przynajmniej dobrze się prezentuję! Stary, nawet Photoshop tu nie pomoże. Tak, kochanie, co? Michał wybiegł z domu? Jakiś odmieniony? Gdzie poleciał? Na randkę do galerii? No dobra, jak go spotkam, to sobie z nim pogadam. Nie, pewnie, że go poznam. W końcu to mój syn. Dobra, kończę, bo mam spotkanie. Witaj, maleńka. Stary, zanim się odwrócę, powiedz mi, jak masz na imię, czym jeździsz i czy masz w ogóle na sobie spodnie? Mam na imię Tadeusz, jeżdżę pięknym czarnym Q7 i mam na sobie Levi's. To zupełnie jak mój stary. Tata? Michał? A co ty tu robisz? Miałeś iść do galerii. Byłem w galerii, po górę już byłem, na randce. Na randce? Synu, jesteś moim synem. Jak ty wyglądasz? Co ty sobą reprezentujesz? Tyle razy tata powtarzał. Jak idziemy na randkę, to gładko ogolony!